rodzicem w Polsce często traktujemy za ostateczną konieczność. Kiedy nasz czworonóg sprawia problemy i nie dajemy sobie rady już z jego ciągnięciem na smycze, skokami na obcych czy niszczeniem mieszkania, wtedy udajemy się do specjalisty. Druga strona medalu to patrzenie na trening z psem tylko przez pryzmat psich sportów i opinie, że takie treningi to męczenie tych zwierząt oraz wymysł ich właścicieli. Gdzie leży prawda? Kto ma rację? Czy istnieje złoty środek? Może spróbujemy dzisiaj spojrzeć na trening z psem od podszewki, ale też od początku, a nie od końca, gdzie już występują problemy z naszym czworologiem. Witam Was kochani serdecznie na kanale Just Dog. Dzisiaj powiem wszystko, co uważam za ważne na temat treningu z psem. Po co nam trening z psem? Czy jest on konieczny? Czy pies czuje potrzebę trenowania? I co nam daje sam trening z psem? Zacznijmy od początku. Czym jest trening? Trening jest dla mnie nauką komunikowania się ze swoim psem. Uczę się, jak reaguje w różnych sytuacjach, co sprawia mu przyjemność, z czym ma problem, czego się boi. Komendy stają się informacją dla psa, dzięki czemu rozmawiamy, a co najważniejsze, rozumiemy siebie wzajemnie. Jak nadmieniłam na filmie o sposobach komunikowania się psów z nami, psy nie rozumieją znaczenia naszych ludzkich słów, ale możemy dzięki odpowiednio przeprowadzonemu treningowi nauczyć ich nawet kilkudziesięciu nazw oznaczających dane zachowanie. Nowoczesny trening z psem, słowo posłuszeństwo zastępuje słowem komunikacja, a słowo komenda, które kojarzy się z przymusem, zamienia na informację. Wszystko opiera się na zaufaniu i zrozumieniu swojego psa oraz jego potrzeb. I tak, i nie. Jeśli zależy Wam na psie, który Wam ufa, na psie, który chce z Wami współpracować, na psie, który potrafi sobie poradzić ze stresem, którego nie unikniemy w życiu codziennym, jak weterynarz, życie w mieście czy sam właściciel, to odpowiedź zdecydowanie brzmi tak. Jeżeli jednak uważacie, że trening psu nie jest potrzebny, i nie zależy Wam na jego rozwoju przy Waszym boku każdego dnia, a z problemów wyrośnie, to sami odpowiadacie sobie na to pytanie. Dla mnie trening z każdym psem, szczeniaczkiem czy starszym, samcem czy suczką, kundelkiem czy rasowym, jest po prostu konieczny. W dalszej części filmu przybliżę Wam, dlaczego tak uważam. Budujemy jego pewność siebie, budujemy wspólny język do rozmowy, uczymy psa strategii radzenia sobie ze stresem i budujemy zaufanie. Musimy wyrzucić z głowy stare systemy szkolenia psów, treningów, które podchodziły pod znęcanie się nad zwierzętami i przymusowego posłuszeństwa. Trening ma być przyjemnością dla właściciela i dla psa. Ma być rozmową, ma być wspólnym poznawaniem siebie. Dobrze przeprowadzony trening to dla nas niesamowita wygoda. Trening to pies, który nie ciągnie na smyczy. Trening to pies, który nie niszczy domu. Trening to pies, który wraca na każde zawołanie. Trening to spokojny i zadowolony pies u weterynarza. Trening to szczęśliwy pies. Znowu, i tak i nie. Pies nie ma w swoich potrzebach trenowania. Nie czuje potrzeby rozwoju jak my, wybierający uczelnie, kursy czy książki z tematyki, która nas interesuje. Natomiast nam jest potrzebny trening z psem, żeby z łatwością i sprawnie kierować nim w życiu codziennym. Teraz dzieje się rzecz przepiękna. Pokazując psom możliwość trenowania z nami, możliwość tego, że spędzają z nami czas, stają się aktywne, pewne siebie, ufają nam, tego, że co trening wygrywają nagrody, czują się spełnione, a ich mózgi wytwarzają hormony szczęścia, czyli endorfiny, oraz dopaminę, tak odpowiedzialną za dobre samopoczucie. Przestańmy być samolubni w relacji z naszym pupilem. Dostrzeżmy to, że on też ma potrzebę, a nie jest do spełniania tylko naszych. Nowoczesny trening z psem to wspaniały sposób na dostrzeżenie i odpowiednie wpływanie na wiele potrzeb naszego psa. Ale moi kochani, róbmy to z głową. Poznajmy naszego psa i jego potrzeby, ale też, co ogromnie ważne, predyspozycje. Niech Wasze treningi mają plan i cel na poszczególnych szczeblach trudności. Niech samopoczucie psa zawsze będzie ponad wynikiem na treningu. Niech taki trening buduje Waszą relację, zaufanie, wzmacnia psychicznie Twojego pupila, daje Wam komfort życia ze spokojnym i zrównoważonym psem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat treningu z psem, to wyczekujcie naszych kolejnych filmów. Bardzo pomoże nam subskrypcja i kciuk do góry. Trzymajcie się!